I jeszcze jedna ciekawa informacja. Mówisz, przeglądając Twittera, że rosyjscy kibice teraz po padnięciu zbornej chcą kibicować na Euro Polsce, tak? Tak, akurat wczoraj oglądając mecz Walia-Rosja, też przypadkowo obok oglądało towarzystwo, wśród których byli i Polacy, i Rosjanie. Generalnie było bardzo cicho, bo wynik 2-0, później 3-0 na pewno nikogo optymizmem nie napawał. Ja gdzieś prowadząc relacje na Twitterze również odniosłem się do występu reprezentacji i kibiców. Wyraziłem po prostu smutek, bo też znam wielu zawodników, którzy grają w tej reprezentacji, z niektórymi z nimi również jeszcze kiedyś grałem w barwach Spartaka Moskwa. I tym bardziej też im kibicowałem. Jest po prostu smutne, widząc coś takiego i po tej informacji, w momencie kiedy mecz się zakończył, bardzo dużo było odpowiedzi ze strony kibiców rosyjskich, że od tej chwili tak naprawdę zostają tylko kibicować polskiej reprezentacji, bo też widocznie doceniają potencjał naszego zespołu i widzą w grze, że nasz zespół stać na sprawienie sporej niespodzianki na tym turnieju.